Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Gotowanie TV i dzisiaj zapraszam Was na drugą część inspiracji odnośnie leczo. Pierwszą część podlinkowuję Wam tutaj i teraz pokażę Wam tylko w skrócie, jak to leczo robiliśmy, natomiast jeśli naprawdę chcecie przyjrzeć się całemu procesowi tworzenia, to właśnie odsyłam Was do pierwszego filmiku. A dzisiaj przygotujemy dwie kolejne inspiracje z wykorzystaniem leczo na lunchboxy do pracy. Mam cztery jajka, bo będziemy przygotowywać dwie sztuki takich muffinek jajecznych i jajka doprawiamy solą, pieprzem i chili. I teraz do naszych foremek nakładamy nasze leczo. Chcesz? Ładnie pachnie. No wiadomo, bo robiłaś. Chcesz, teraz zalewamy jajkiem nasze warzywka. Jeśli nie macie takich silikonowych foremek, to zobaczcie, możecie przygotować po prostu w zwykłej metalowej foremce. To, ile muffinek Wam z tego wyjdzie, będzie zależało oczywiście od tego, jak duże foremki będziecie mieli. Wstawiamy teraz na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. I teraz kolejna, to już będzie ostatnia propozycja na leczo. Powiem Wam, że to jest naprawdę ulubiona moja zupa ostatnio. Do leczo ścieramy pomidora i ścieramy go na tarce o grubych oczkach. I dodajemy mleczko kokosowe. Jeśli chcecie, żeby zupa była gęsta, no to dodajemy tylko tą gęstą część mleczka kokosowego, którą uzyskacie wtedy, kiedy mleczko będzie stało w lodówce. Ale jeśli chcecie rzadszą zupę, to dodajcie też tej wody spod spodu. Zupę doprawiamy łyżeczką wędzonej papryki, łyżeczką curry i solą. Zobaczcie, nasza szybka kokosowo-warzywna zupka jest już gotowa. Możemy ją podać z grzankami i z czymś zielonym, na przykład szczypiorkiem. Ja pokazałam w miseczce, żeby to było wizualnie ładnie, ale jeśli chcecie do pracy, to oczywiście zabieracie w słoiku albo w specjalnym termosie na zupę. Smacznego! Zobaczcie, tak wyglądają gotowe muffinki, są jeszcze gorące, właściwie nawet poparzyłam się wyjmując je, jak takie przepyszne omleciki i możecie je oczywiście zabrać sobie do pracy w towarzystwie jakiejś pysznej wiosennej sałatki. To dzisiaj wszystko, mam nadzieję, że temat leczo przynajmniej na jakiś czas zamykamy. Dajcie znać, która z tych w sumie nawet pięciu propozycji, można powiedzieć, najbardziej Wam się podoba. Jeszcze raz w opisie pod filmem przypomnę Wam poprzedni filmik. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie oczywiście o subskrybowaniu, o dzwoneczku, dzięki czemu będziecie dostawali zawsze powiadomienia o nowych filmikach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!